Myślę, że przez te 4 lata poznaliśmy się z burmistrzem już bardzo, bardzo mocno. Wcześniej się również znaliśmy, ale przez te 4 lata, jak gdyby mogliśmy swoje warsztaty poznać, dokładnie już wiemy, komu na czym zależy i można powiedzieć niejednokrotnie, w wielu przypadkach rozumiemy się już bez słów, wiemy do jakiego celu chcemy dążyć. Będzie na pewno w tej kadencji o tyle łatwiej, że to doświadczenie nabyte poprzez te 4 lata w tym urzędzie na pewno będzie procentowało, pomagało różnego rodzaju znajomość tutaj rynku, branży też chociażby remontowej i wielu, wielu innych tutaj rzeczy, które wokół urzędu i wielu inwestycji się toczą, są na pewno pomocne. Mam nadzieję, że też będzie łatwiej w oświacie, gdyż ta reforma, która po prostu się toczyła, nie była łatwa, ona już w przyszłym roku się skończy i teraz już będziemy mogli się skupić docelowo na tym, ażeby podnosić poziom nauczania w naszej szkole i również udoskonalać całą bazę dydaktyczną, jak i też sportową, która myślę, że w poprzedniej kadencji, już teraz mijającej, została podniesiona dość znacznie, ale jak gdyby nie chcemy spuszczać z tonu i nadal ta oświata będzie dla nas bardzo ważna. Różnego rodzaju inwestycje, które będą wykonywane, a w naszym mieście, jak wiemy, będzie ich, podejrzewam, bardzo dużo. Myślę, że potoczą się sprawnie i tutaj z tego miejsca chciałbym również podziękować za te 4 lata i służę swoją osobą na kolejną kadencję i mam nadzieję, że ona będzie jeszcze lepsza aniżeli ta, bo wiadomo, że nigdy nie jest tak, żeby nie mogło być lepiej, prawda? I zawsze są jakieś małe niedociągnięcia. Jesteśmy tylko ludźmi i każdy też być może popełnia jakieś błędy albo też są jakieś niedopatrzenia. Niejednokrotnie wynika to też z nadmiaru obowiązków. Nie wszędzie można być osobiście. Ale ja tą kadencję oceniam bardzo dobrze i jestem pewien, że w przyszłej będzie jeszcze lepiej.